Co ty napisałaś? Marzenie mojego brata Patryka, żeby mieć koncert. Ty masz brata? Tak. To opowiedz mi. Jak się nazywa? Patryk. Patryk. I on by miał mieć koncert? Czy iść na koncert? Mieć. A on śpiewa? Tak. Co on śpiewa? Opery? Olo. Nie, rapy i hip-hop. O taki? Tak. Tak? Tak. Przeczytaj mi, co napisałaś? Moje marzenie jest dla brata Patryka, żeby miał profesjonalną lekcję śpiewu. A jak się nazywa twój brat? Patryk. Poczekaj, poczekaj. A on nie śpiewa może taki hip-hop? Czy rap? Mhm. O, to ciekawe. Ktoś też miał takie marzenie? Moja siostra. Byliście w dwóch różnych klasach i napisaliście to samo marzenie. Skąd to się wzięło? No, nie wiem, po prostu nasz brat bardzo lubi rapować, lubi piosenki hip-hop. A jaką ma ksywkę? Kezior. I on rapuje. Siema, jestem Kezior. Tak. Tak. Naprawdę? Tak. Tak. Wow. Jakie macie relacje z bratem? Dobre, dobre, bardzo. Ale co robicie razem? Coś robicie razem? Jak rodzice gdzieś wyjeżdżają, to my zostajemy z nim, robi nam pizzę, popcorn. Śpiewa wam? Tak. Tak? Jeszcze jak idziemy spać, to cały czas słyszymy, jak nagrywa wszystko, jak śpiewa, te teksty tworzy. Pisze sam teksty? Tak. No. My spać jakby nie możemy, bo tylko piosenka w domu. Właśnie. Nie denerwuje wam to, że ty idziesz no, spać? No bo to jest jego pasja i jemu nie chcemy przeszkadzać właśnie. Dobra, a jak by wyglądał ten dzień wymarzony dla waszego brata? On, żeby miał jakąś lekcję śpiewu, albo jeszcze, żeby swoją płytę wypuścił. A, żeby zrobił płytę. Tak.